Camilla w dniu ślubu Karola i ubrała się na biało. Camilla Szant, pierwsza jak się z czasem okazało, jedyna milostka ówczesnego księcia Walii. Karola musiała pogodzić się z opinią rodziny królewskiej, że nie nadaje się na żonę następcy tronu. Zresztą wydaje się, że miała tego świadomość od chwili, gdy przedstawiła mu się jako praprawnuczka Alice Keppel. Kochanki króla Edwarda VI, prapradziadka księcia Karola. To w pewnym sensie wyznaczyło Camilli miejsce na królewskim dworze. Księdze miał się z nią wyszaleć i poszukać sobie niedoświadczonej młodej arystokratki na żonę. Tak się też stało 29 lipca 1981 roku. Rok w katedrze Święty Pawła w Londynie ślubował Milos Diane Spencer. Niedoświadczona, nieobyta z mediami i słabo wykształcona przedszkolanka zaledwie 4 tygodnie wcześniej skończyła 20 lat. A 2 doby wcześniej dowiedziała się, że jej świeżo poślubiony mąż nie zerwał romansu z Camilla. 48 godzin przed tym, gdy stanęła z Karolem przed ołtarzem, znalazła bransoletkę z wygrawerowanymi literami G i F. Czyli Gladys i Fred, pseudonimami, których używali Karol i Camilla. To wywolało u Diany nawrót bulimii. Jak potem wspominała w słynnym wywiadzie Rzece, który przeprowadził z nią Andrew Morton, wydanego potem w formie ksiaski. Jadłam wszystko, co tylko mogłam znaleźć. Tej nocy byłam ogromnie nieszczęśliwa. Oczywiście, to nie mogło wpłynąć na plany ślubne. Diana doskonale zdawała sobie sprawę. Jakim skandalem byłoby odwołanie uroczystości z udziałem koronowanych glów i wszystkich rodów arystokratycznych Europy, która miała być transmitowana na cały świat. Do ołtarza szła w zjawiskowej sukni projektu walijskiego duetu Dawida i Elizabeth Emanuelów. Ozdobionej 10 tysiącami perli 8-metrowym trenem, Polkaja CLZY. Rywalka czekała w głównej nawie. Camilli wyznaczono miejsce w dalszych rzędach. Jednak mimo to postarała się dać wszystkim do zrozumienia, że wprawdzie nie zajęła miejsca u boku kochanka. Za to rzadzi niepodzielnie w jego sercu. Na ślub wystroiła się w biała garsonkę i toczek w tym samym kolorze. Absolutnie zakazanym gościom w dniu ślubu. Wszyscy doskonale wiedzą, że biel jest zarezerwowana dla panny młodej, a wszelkie próby przycmienia jej uważane są za grubszy nietakt. Camilla jednak nie przejęła się konwenansami. Tymczasem jej mąż, Andrew Parker Bowles, prowadził orszak ślubny. Komentatorzy telewizji brytyjskiej nie mogli się nazachwycać. Ze w tak ważnym dniu para młoda jest otoczona przez najbliższych przyjaciół. Nikt wtedy, oprócz Diany, nie podejrzewał, jak wygląda prawda. Warto jeszcze przypomnieć, że Andrew Parker Bowles przed ślubem z Camilla miał długi romans księżniczka Anna. Siostra księcia Karola, by otrzymać pełen obraz tej patologii.